A świętowanie tegorocznych Dni Opola można umilić sobie wizytą w salonie wiosennym. Taki tytuł nosi 68. edycja wystawy prezentującej twórczość artystów z naszego regionu. Salony mają dużo, dużo dłuższą tradycję, ponad 60-letnią, ale czwarty raz w otwartej formie. Wystawa, która jest otwartym, konkursowym przeglądem środowiska opolskiego. Wystawa pokazywana w dwóch miejscach. Tutaj w Galerii Sztuki Współczesnej na trzech poziomach i na dwóch poziomach Galerii ZPAP pierwsze piętro przy ulicy Krakowskiej, czyli razem 5 pięter sztuki. W czasie Dni Opola wystawa będzie dostępna bezpłatnie całkowicie, będzie można ją obejrzeć, a dodatkowo jeszcze w niedzielę będziemy mieli wydarzenie na tej wystawie. Obrazy i inne artefakty, które znajdują się w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków pierwsze piętro, możemy sobie obejrzeć praktycznie codziennie od godziny 12 do godziny 19, a więc w czasie trwania Dni Opola zapraszam serdecznie. Mamy tutaj bardzo różnorodną ofertę od rysunków i form drukowanych aż do ciężkiej rzeźby.